Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paweł, towarzysz Gugała. Jest ze mną Adrian. Adrianku, wieść gminna niesie, że ty w nocy nie byłeś w domu, tylko nad wodą. Na rybach sobie spałem grzecznie. Kurczę, i tak widzę, że wy dość często śmigacie na te rybki w tygodniu, na zasiadki. Ale to co, prosto po robocie pojechałeś od razu na... Prosto z pracy i później od razu z wody na ten, na firmę. Trzeba jakoś łapać się chwilę czasu, żeby... Jak ty się ogarniasz? Jak tam z kolacją? Kuchenka gazowa i ogień. Czy wszystko masz ze sobą? Prysznic, wszystko jest, więc człowiek odświeżony, czasem lepiej wyspany niż w domu wraca. W rybowozie wszystko masz przygotowane. No widzicie, też tak można. Młodzież, generalnie młody rządzi się swoimi prawami. Jak się nie ma jeszcze dzieci, no to można takie fajne temaciki sobie ogarnąć po pracy na zasiadkę. No ze spinningiem by było ciężko, no bo spinning jest jednak takim aktywnym łowieniem, non stop trzeba tą wędką machać. No a przy karpiowaniu to tam zawsze jest trochę czasu, żeby sobie, wiesz, drzemkę strzelić, posiedzieć, jakiegoś grilla zrobić, ognisko. No, takie szybkie rozstawienie domu i szybkie spanie tak naprawdę. Wyluzować się, no a siadło coś w ogóle? No taki amurek 12 kilo, więc noska zaliczona. No i na co wziął? Yes. Chyba na kulkę. Na ale kulę. Jaką, to nie kojarzę. Ale co, przygotowywałeś wcześniej miejscówkę? Nie. Nęciłeś, czy tak po prostu pojechałeś, siadłeś? Bardzo i... miejscówka z buta akurat była tutaj wystawiona akurat za murem. O, miejsce pewniak niestety nie przyniosło nic. Karpę nie było. Karpa nie było. I to jedno jedyne branie przez całą noc. Jeszcze z rana było branie, ale niestety... Jakby niechęć zmiany haczyka skutkowało tym, że no niestety nie dopiął się prawidłowo. Tak bywa. Takie są ryby. No ale ważne, że coś tam kijem szarpnęło i coś tam do miarki, do wagi wyjechało. No to zawsze. Ale widzisz, to fajnie, ciekawy temat. Jak ktoś lubi takie obozowanie, to nawet te karpiowanie może być ciekawe, tylko jedyna podstawowa rzecz, trzeba mieć na to czas. No bo Adrian, na karpia nie siądziesz tak na szybko na 2-3 godzinki, nie? Te całe rozstawianie tych majdanów. Nie ma to chyba sensu. Żeby choć... możemy posiedzieć 2-3 godziny, tak żeby się odstresować po całym dniu pracy, ale tak to na karpiowanie jednak ta doba musi być. Właśnie, troszeczkę więcej czasu. Więc jak też masz troszeczkę więcej czasu, obozik sobie rozkłada, wędeczki zarzuca, chilloutuje się i przy okazji łowi ryb. No a tematem dzisiejszego odcinka będą plecionki. Kilka słów sobie powiemy na temat plecionek. A zobaczcie, tutaj na środku sklepu mamy ściankę z plecionkami. Zaraz po drugiej stronie ścianki z fluorokarbonami i tam różnymi akcesoriami do ich cięcia. No i jeszcze tu jest ściana z plecionkami i tu, i tam, i tam, i tam. Także cały czas ten nasz sklep się przemeblowuje i układa powolutku w tak zwanym międzyczasie. Pracy jest dużo. No i teraz co do plecionek, które, jak, kiedy, dlaczego, czym się różnią, to taki temat dla mniej zaawansowanych wędkarzy albo początkujących, którzy chcieliby się dowiedzieć. Zazwyczaj ja na przykład i moi koledzy stosujemy dwa rodzaje plecionek, albo czterosploty, albo ośmiosploty. Podstawowe różnice między nimi. Czterosploty są dużo głośniejsze na przelotkach. Takie są bardziej chropowate, mniej gładkie. Teoretycznie troszeczkę bliższe... O, tak sobie może siądę, będą w tle plecionki przy okazji. Są nieco mniej gładkie, teoretycznie nieco krótsze rzuty są czterosplotami. No i czterosploty są dużo bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne, na jakieś takie przetarcia. To nie jest tak, że są niezniszczalne, ale są dużo bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne. Natomiast jeśli chodzi o plecionki ośmiosplotowe, są cichsze na przelotkach, są gładsze, dalej teoretycznie dalej fruwają i są mocniejsze na, tak jakby na długości. Jakbyśmy chcieli pociągnąć, to ośmiosploty są dużo mocniejsze, natomiast są dużo bardziej podatne na uszkodzenia mechaniczne. Tutaj jest 8 malutkich włókienek ze sobą splecionych i wystarczy, że gdzieś pod wodą ta plecionka dotknie zaczepu i
potrafi od razu strzelić. Oprócz 8-splotów mamy tutaj jeszcze, jakbyście sobie zerknęli, od Berkeleya 9-sploty. I jeszcze po drugiej stronie mamy Spider-Wire'a 12-sploty. Więc te plecionki będą jeszcze gładsze i jeszcze bardziej odporne na długości. O, jeszcze mam 12-sploty od Dajwy Moretany. No, plecionki takie już z najwyższej półki. Powiem wam, że jak jeżdżę na wschód Europy na łososie, trocie, to tam większość takich świadomych, że tak powiem, zawodowych trociarzy, łososiarzy mają ponawijane te 12-splotowe moretany. A ja nie. I też tam coś udaje się złowić. Ale tak, jest to bardzo popularna plecionka wśród takich wędkarzy mocno zaawansowanych, którzy łowią na wschodzie Europy trotki i łośki. Co do kolorystyki, no to wiecie, no kolory są ciemne, jasne, seledyny, czerwone, białe. Generalnie wszystkie plecionki prędzej czy później troszeczkę się odbarwiają, jedne mniej, drugie bardziej. No i te jasne kolory są często przydatne, żeby widzieć, w którym miejscu przynęta się znajduje, jak ją prowadzimy, żeby widzieć na przykład, jak łowimy na wodzie stojącej i robi nam się balon na plecionce, to często brania można zaobserwować, patrząc na plecionkę, że mamy gdzieś tam balon, on nagle, plecionka, która wchodzi do wody, gdzieś tam się przesuwa w bok, albo luzuje się, albo napręża, wtedy z automatu warto przyciąć, skwitować zacięciem taką sytuację. A na przykład jak wam się robią balony na plecionce i chcecie ich uniknąć, najłatwiejszym sposobem jest położyć plecionkę na wodzie, skasować luz, wtedy mamy praktycznie w linii prostej i gdzieś tam te takie, jakby to powiedzieć, niekorzystne boczne wiatry mamy zniwelowane. Więc to tak w telegraficznym skrócie, jeśli chodzi o rodzaje plecionek, taki podstawowy ich podział. Ja zazwyczaj używam plecionek seledynowych i zazwyczaj używam 8-splotów. Nie bojąc się tych uszkodzeń mechanicznych, dlatego że no zawsze wiążę fluorokarbony, więc jak gdzieś mi przynęta, czy przy przynęcie ten końcowy element zestawu dotknie dna, to mam fluorokarbon, który to zabezpieczy przed zbyt szybkim przetarciem, czy uratuje przed przetarciem na sumowej tarce. Więc wolę 8-sploty, bo właśnie dalej fruwają, bo są cichsze. Zazwyczaj używam seledynów, żeby widzieć, gdzie przynętę prowadzę, jak ją wypuszczam, gdzie tam ewentualnie prąd mi podczas wypuszczania ściąga tą plecionkę, żeby sobie to wszystko obserwować. No, jeśli chodzi o czystą wodę, taką krystalicznie czystą, to ja bym raczej szedł w ciemne kolory. I przy pstrągowaniu raczej też, aczkolwiek to pstrąg jak jest w gazie, to tam nic mu nie przeszkadza, bo też łowię na żyłki w jasnych kolorach, które są rażące. Jak pstrąg jest w gazie, to tam żaden taki kolor mu nie przeszkadza, ale jeżeli łowiłbym w czystej wodzie i miałbym taką jakby zwiększoną szansę na to, że ryba zostanie gdzieś tam zaniepokojona, czy lekko spłoszona, czy może ją powstrzymać od brania kolor plecionki, no to bym się bardziej skupił wtedy na ciemnych kolorach. I tak jeszcze sobie tutaj przelatując od dołu, mamy G-braidy 4-splotowe, seledyny i ciemna zieleń, są G-braidy od Dajwy 8-splotowe, seledyny, multicolor. Tutaj mamy dwa ciekawe modele plecionki, której dystrybutorem bodajże jest Okuma, jest 4-splocik, 8-splocik w dobrej cenie. Są turnamenty od Dajwy, model wyższy od G-Braida, troszeczkę gładsza, troszeczkę mocniejsza, troszeczkę inaczej skonstruowana plecionka, stąd też jest delikatna różnica w cenie. Wyżej są Berkeleye 5-splotowe, 9-splotowe, Spider-Wire'y 4-sploty, wyżej mamy Spider-Wire'y 8-sploty. O, tu właśnie mówiliśmy o czerwonych plecionkach, o seledynach.
Z drugiej strony, co tu jest? Kairiki Shimano, jest stare, dobre, poczciwe Power Pro. Tu mamy też coś z japońskiego rynku, jeszcze niżej cała paleta Spiderwire'ów 8-12 splotowych, Fireline'y od Berkleya, bardzo sztywna linka. Co tu jeszcze mamy? Cieniutkie od Dive'y Pro Rexiki. Wcześniej pokazywałem Wam Moretany, jest coś od Sufixa, od Rapali, są budżetowe od Mikado Nihonto, 8-splotowe, tu też mamy takie bardziej budżetowe plecionki 4-splotowe od Flagmana, zobaczcie, 19, ostrzy czy nie ostrzy, 19 zł za plecionkę, Robinsona Titan Power, 8-splotowy, 47 zł za szpulkę i jest tu jeszcze coś od Quantuma, także troszeczkę tych plecioneczek, jeszcze Dreamline'y mamy od Mikado, troszkę tych plecionek jest. O, jeszcze jest ciekawy temat, który się sprzedaje dosłownie na pniu, to tutaj mamy od Selecta 4 i 8-splotowe plecionki w bardzo dobrej cenie. Pewnie po niedzieli już ich nie będzie, bo to jest jakiś w ogóle szał na te plecioneczki. Mam nadzieję, że niebawem jakąś dostawę dostaniemy. Więc tak w telegraficznym skrócie, dajcie znać, jakich wyplecionek używacie, do jakich metod połowu. Na pewno przy castingu raczej 4-sploty są wskazane, ale to już jakby osobny temat, osobny rozdział. Co do średnic plecionek, które, do czego, jak... To może też zrobimy oddzielny odcinek o tym, żeby wędkarzom troszeczkę przybliżyć. Jak ktoś jest niezdecydowany, to też można by było parę ciekawych rzeczy opowiedzieć. Zostawcie komentarz, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Łapkę dla zasięgu i trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.